horoskop na miesiąc listopad dla znaków powietrznych, czyli znaków z żywiołem powietrza, i to są bliźnięta, wagi i wodniki. Witam wszystkie bliźnięta. Najpierw zrobię dla bliźniąt, następnie dla wagi i dla wodnika. Robię krótkie zapytania, tylko wskazówki. Wskazówki dla poszczególnych znaków na miesiąc listopad. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję i proszę o więcej Państwa komentarzy, Państwa historii, lajki oczywiście z kciuczkiem w górę i proszę o nowe subskrypcje. Zapraszam nowych subskrybentów, by dostawali powiadomienia o moich wróżbach, filmikach. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry i YouTube powiadomi Cię o wszystkich nowych filmikach z wróżbami. Kochani, na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście poprzez e-mail. Proszę nawiązać ze mną kontakt przez e-mail. Mój e-mail jest pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Dobrze, więc zobaczmy karty dla bliźniąt. Bliźnięta, jakiś dobry rozwój spraw. Być może chodzi o uczucia głębsze. Tak, o sprawy związkowe, kochani. Uczucia głębsze i sprawy związkowe. Bliźnięta, dobry rozwój spraw, jeśli były jakieś problemy, komplikacje. Tutaj rozwiną się głębsze uczucia, spełnienie marzeń w sprawach związkowych. Jakaś podróż, spotkanie być może dojdzie do skutku. Oczywiście jest to karta powolna, ale niemniej jednak stabilna. Także wszystkie bliźnięta, które mają marzenia o spotkaniu, o podróży, to będzie tutaj realizacja. Jakaś akcja, podjęcie decyzji, kontakty. Także dla bliźniąt jakieś spotkanie, jakaś podróż. Oczywiście wszyscy ci, którzy są spod znaku bliźniąt i pytają o sprawy zawodowe, to finansowe, zawodowe, tak, to coś rozwinie się dobrze ku Waszej myśli, być może sprawy nowej umowy, tutaj sprawy biznesowe czy zawodowe, właśnie finansowe, czy właśnie Waszych interesów rozwiną się być może wolno, ale solidnie i pozytywnie. Zobaczmy jeszcze kartę tarota dla bliźniaków. Proszę o radę, wskazówkę dla bliźniaków. No, na razie jesteście tutaj w takiej pozycji wisielca, czyli macie bardzo dużą potrzebę przemyślenia czegoś, postawienia czegoś wręcz na głowie, czyli przemyślenia z innej perspektywy, tak? Spojrzenia na sprawę z innej pozycji. Ale niedługo ta faza trwa parę dni i wyjdziecie z tej negatywnej energii, wejdziecie właśnie tutaj w jakieś pozytywne rozwiązywanie spraw. Także przemyślcie sprawy, oczywiście spójrzcie na sprawy, być może stawając na głowie, czyli z innej perspektywy, przemyślcie to i poustawiajcie sobie właśnie swoje sprawy w głowie, zróbcie jakiś plan, ponieważ tutaj chodzi o jakiś nowy, pozytywny rozwój, czy to w związku, głębszych uczuć właśnie dotyczy to, czy sprawy biznesowo-finansowe. Dziękuję bliźniętom i zapraszam, kochani, wszystkie wagi. Wszystkie wagi. Teraz horoskop dla Was, kochane wagi, na miesiąc listopad. Proszę o radę i wskazówki dla wagi na miesiąc listopad. Proszę o radę i wskazówki dla wagi na miesiąc listopad. Proszę o radę i wskazówki dla wagi na miesiąc listopad. Proszę o radę i wskazówki dla wagi na miesiąc listopad.
Tutaj chodzi o sprawy jakichś przyjaciół, przyjaźni. Ktoś, jakiś przyjaciel powróci z przeszłości, wzmocniony, pragnie jakby tutaj znowu kontaktu, czyli jakiś przyjaciel z przeszłości, lojalny, wierny, który o Was myśli, który jest pomocny, być może na którego możecie liczyć, wróci ktoś właśnie z przeszłości, tak? Będzie silniejszy, wróci. No jakieś tutaj są komplikacje. Komplikacje, które należy być może wyjaśnić, uzdrowić, tak? Komplikacje, opóźnienia, jakieś zawiłości, problemy. Być może no, toksyczna relacja, toksyczny związek, mężczyzna. Tutaj ktoś wróci, by właśnie uleczyć te problemy, te komplikacje, te Wasze jakieś, nie wiem, dylematy. Lub uwaga również na jakąś kobietę, która jest zawistna, ma w sobie taki jad, tak, intrygancki, lub, no nie wiem, robi mobbing, czy jakiś, nie wiem, jakaś kobieta, rywalka, która może przynosi dużo problemów, tak, ze sobą, coś po prostu psuje, nie wiem, zakłóca dobrą energię. Tutaj jakieś komplikacje do wyjaśnienia, tak, jacyś, nie, jakiś przyjaciel z przeszłości wróci, chce coś wyjaśnić jakby. I tutaj Wy, którzy czekacie tak naprawdę wagi na coś, macie nadzieję na to, że ktoś właśnie wyjdzie z blokad, coś wyjaśni, jakieś tajemnice, sprawy miłosne. Jeśli chodzi tutaj o sprawy zawodowo-finansowe, to możecie liczyć na jakichś starych przyjaciół i tutaj jakieś, nie wiem, przyjaciele, na których możecie polegać z przeszłości, których znacie, mogą Wam pomóc w jakichś problemach tutaj, nie wiem, zawiłościach. Ale również uwaga, tak? Bo nie wszyscy przyjaciele są prawdziwymi przyjaciółmi. To jest być może ktoś w Waszym środowisku intrygancki, kto robi za plecami jakieś, nie wiem, mobbing, obgaduje, czy jakieś plotki. W każdym razie trzeba uważać. Natomiast ktoś tutaj może Wam pomóc rozwiązać te sprawy. Na kogoś możecie tu liczyć. Jest jakiś przyjaciel w Waszym otoczeniu. No uwaga, uwaga przed spustoszeniem, widzicie? Problemy. Problemy być może finansowe, piątka pentakli. Uwaga przed jakimś spustoszeniem finansowym lub emocjonalno-duchowo, nie wiem, psychicznym, tak? Uwaga, ponieważ jest tu smutek, rozpacz. No, jakby nie widzicie wyjścia z sytuacji. Ale tutaj jest klucz, nowa szansa. Można otworzyć następne drzwi. Tylko trzeba wyjaśnić tutaj te komplikacje. Te komplikacje, które się pojawiły tutaj, znaczy nie wiem, czy pojawią w listopadzie, tak? Trzeba to wszystko właśnie... Uwaga na fałszywych może przyjaciół, którzy gdzieś tam mogą zrobić Wam szkody. Uwaga na kogoś, kto powraca... Chcę coś wyjaśnić, żebyście nie byli znowu rozczarowani, smutni, nie płakali, nie cierpieli. Także dziękuję wagom, jakaś taka ostroga właśnie przed stratami, przed spustoszeniem, no mam nadzieję, że nie finansowym. Zapraszam wszystkie wodniki. Proszę o przestrogę dla wodników na miesiąc listopad. Proszę o wskazówki i przestrogi dla wodników na miesiąc listopad. Proszę o wskazówki dla wodników na miesiąc listopad. Jakiś dobry, pozytywny rozwój spraw, czyli wyklarowanie jakichś tych problemów, spełnienie marzeń. O lala, też ciężkie karty wodniki. Tutaj chcecie wyjaśnić pozytywnie jakieś niejasne, znaczy nieklarowności, tak, jakieś problemy.
nie wiem, coś się zakotłowało, coś się tutaj, nie wiem, coś niejasnego. Chcecie, by to wyjaśnić, by te chmury, czyli te wszystkie negatywności przeszły i tutaj iść w kierunku spełnienia marzeń. Natomiast uwaga, ponieważ znowu jakiś fałsz, jakaś, być może jakaś kobieta jest koło Was fałszywa, która być może tutaj coś psuje, jeśli chodzi o Waszą stabilność. Słuchajcie, jest ktoś fałszywy koło Was, jakiś fałsz, czy może kłamstwa, zdrady, nieszczerość, ktoś, kto się maskuje, nie chce pokazać swojej autentycznej twarzy, ktoś, kto coś udaje tutaj przed Wami, to trzeba wyjaśnić. Właśnie ten fałsz, nieszczerość, nieszczere osoby trzeba wyjaśnić, czyli tu dobrze poprowadzić sprawy, tak, by to wszystko zostało właśnie zaobserwowane w listopadzie, kto tutaj jest fałszywy. Nie wiem, czy może jakaś zdrada, czy może jakaś, jeśli chodzi o związek partnerski, tak, czy jakiś partner, który nie jest szczery, być może coś zagrywa, żeby tylko tutaj seksualność Waszą zdobyć, ponieważ to jest taka osoba właśnie seksualna bardzo. Także trzeba to wyjaśnić. Uważajcie, lub w pracy również uważać na fałszywych przyjaciół, Waszych współpracowników, fałszywych ludzi, którzy Was otaczają, tak? No ale można poprowadzić tutaj te sprawy pozytywnie, tylko uwaga, po prostu z kim rozmawiacie, uważajcie troszeczkę, ponieważ jest jakaś nieszczerość, nie ufać wszystkim naiwnie, tylko rozglądać się, obserwować, kto jest szczery, a kto nie. Proszę o radę dla wodników. Tutaj trzymać się swoich reguł, priorytetów, tak, zasad, bronić swoich racji, bronić swoimi dobrymi jakimiś argumentami, trzymać się swoich dóbr, które macie, by nie stracić czegoś poprzez te fałszywe osoby, tak? Uważać na swoją egzystencję, uważać na wszystko to, co posiadacie, macie. Uważajcie, by ktoś Was nie oszukał w listopadzie, karta oszustwa. Także uważajcie na swoje, nie wiem, czy pieniądze, czy dom, czy różne rzeczy, które macie, tak? Uwaga, ponieważ ktoś tutaj, nie wiem, czy z zazdrości, czy z mściwości chce Was tutaj oszukać i nie jest szczery w stosunku do Was. Także przestroga dla wodników. Dziękuję serdecznie, kochani. Dziękuję wszystkim znakom żywiołu powietrza i do usłyszenia już wkrótce, kochani.